Kochani, dzień dobry, dobry wieczór. Jak już mnie tutaj głównodowodząca przedstawiła, miło mi dr Piotr Kledowski. Przyjechałem, moi drodzy, do Was, żeby Wam opowiedzieć o polskim kinie gatunkowym. Na przykładzie, jak mówicie, Seks Misji i filmu Szulkina Wojna Światów. W zasadzie, moi drodzy, może zacznijmy tak, od takiej konstatacji, no to zapomnijcie o tym wabanku, chociaż o wabanku trochę powiem, drugi plakat jest ważny, Wojna Światów. Zacznijmy może od lektur. Oczywiście, moi drodzy, wszystkie książki, które tutaj, o których pani doktor mówiła, są bardzo ciekawe, ale ja zawsze jak prezentuję swój wykład, to wskazuję na jedną książkę, którą, moi drodzy, warto znać, ponieważ to jest taka książka pisana w kontrze do wszystkiego, co się pisze o polskim kinie oficjalnie w Polsce. Książka Marka Chaltofa, Kino Polskie, która została wydana w Gdańsku w 2004 roku, przetłumaczona przez profesora Mirosława Przylipiaka. To jest, moi drodzy, oczywiście czytajcie profesora Lubelskiego, czytajcie te wszystkie opracowania, bo one są, to jest kanon, ale moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, co tak naprawdę jest wartościowe w polskim kinie i co przenika nie tylko, co jest uznawane nie tylko w Polsce, w polskich opłotkach, ale co wypłynęło gdzieś dalej, to przeczytajcie sobie właśnie książkę Chaltofa, bo profesor Chaltof jest napisany. Pisał tą książkę jeszcze jak był profesorem Uniwersytetu w Ontario w Kanadzie po angielsku i napisał tą książkę jakby nie dla Polaków, tylko dla przede wszystkim odbiorców kina polskiego anglojęzycznych, prawda? Ale z perspektywy powiedzmy odbiorcy amerykańskiego, anglosaskiego. I ta książka zupełnie jakby odwraca proporcje. Bardzo często filmy, które są traktowane przez naszych badaczy, przez nas trochę po macoszemu, okazują się właśnie tam gdzieś w świecie filmami uznanymi. Więc tutaj, moi drodzy, wskazuję Wam na tą książkę, która może wam pokazać właśnie trochę inną perspektywę patrzenia na polskie kino. I ja bym chciał, żeby dzisiejsze spotkanie też było takim przyczynkiem do spojrzenia na polskie kino trochę inaczej, niż to się robi w polskim filmoznawstwie i w polskim dziennikarstwie filmowym, powiedzmy. Nie, to jest złe słowo, w polskim filmoznawstwie. Otóż chciałbym, żebyśmy, moi drodzy, spojrzeli na kino polskie jako na kino gatunkowe, moi drodzy, ponieważ przyjęło się w ogóle uważać, że kino polskie jest kinem, w którym no, kino gatunkowe jest zaznaczone, ale raczej, powiedzmy, jest taką, zalicza się do produkcji drugorzędnej, bo polskie kino z urzędu musi wpisywać się w taką tradycję kina artystycznego. To jest taki podział kiedyś wprowadzony, powiedzmy, przez jeszcze krytyków z Cahiers du Cinéma, którzy, jak wiecie, stworzyli pojęcie kina autorskiego, ale oni też podzielili kino na kino artystyczne, na kino artystyczne i kino gatunkowe. Jakby pokazując, że, czy wskazując, że w Europie robi się kino tak zwane artystyczne, które wymyka się jakby formułą gatunkowym, a w Stanach Zjednoczonych robi się kino gatunkowe. To później podjął jakby ten podział słynny filozof francuski, który też zajmował się kinem, Gilles Deleuze, który podzielił kino jakby na takie dwa obozy, obraz czas i obraz ruch, prawda? Obraz czas to są filmy właśnie robione w Europie, czy to kino artystyczne, a obraz ruch to jest właśnie tak do kino gatunkowe amerykańskie. Oczywiście, moi drodzy, tutaj mógłbym się wdać jakby w polemikę, bo w kinie gatunkowym amerykańskim też są arcydzieła, które, powiedzmy, nie wiem, film Johna Forda Poszukiwacze jest kinem artystycznym, będąc jednocześnie westernem i może stać na jednej półce, powiedzmy, z filmem 8,5 Fellini'ego, którego nie można gdzieś tam wcisnąć do sztanc gatunkowych.
No ale taki podział, powiedzmy, zaistniał, bardzo też błędny, jeszcze raz to chcę podkreślić, bo moi drodzy, kino gatunkowe, oczywiście wypracowane w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood, ale też tak naprawdę korzeniami tkwiące w europejskiej produkcji filmowej. Zresztą w Europie też po dziś dzień robi się kino gatunkowe. Tutaj troszkę zaspoileruję publikację, która wyjdzie na dniach pod moją redakcją, Europejskie kino gatunkowe. Jeżeli kogoś to interesuje, to tutaj odsyłam do tej księgi, no ponad 600 stron, opisane gatunki filmowe, które były i są robione w Europie. Począwszy od horroru przez spaghetti westerny, a skończywszy na kinie erotycznym, które na przykład w Ameryce nie było produkowane, bo tam był kodeks hajsa, więc to jest gatunek, który się rozwinął w Polsce, może w Polsce, w Europie. I moi drodzy, ale przez ten pryzmat tego podziału kino artystyczne, kino gatunkowe przez wiele lat opisywano polską kinematografię. Jakby nie zauważając, że moi drodzy, jakby nie zauważając, że w kinie polskim też są, moi drodzy, też realizowano kino gatunkowe. I to bardzo udane. Można powiedzieć tak, że cała historia polskiego kina od czasów przedwojennych do dnia dzisiejszego jest jakby naznaczona, można powiedzieć, tak, tym piętnem gatunkowości, że zawsze były robione filmy gatunkowe. W przedwojniu oczywiście tych filmów gatunkowych było więcej niż powiedzmy w okresie PRL-u, z tego względu, że działała tak zwana branża. Ta branża, ona się wzorowała na produkcji hollywoodzkiej. Zresztą na przykład, jak wiemy, wytwórnia Sphinx, chyba największa wytwórnia w przedwojennej polskiej kinematografii, nawiązywała nawet współpracę z największymi wytwórniami europejskimi, amerykańskimi, które też specjalizowały się w produkcji gatunkowej, z niemiecką UFO, z hollywoodzkim MGM-em. Więc tutaj to kino gatunkowe było, można powiedzieć, programowo realizowane w kinie polskim okresu przedwojennego. Udawały się najbardziej melodramaty, prawda, z gwiazdami polskiego kina, z Eugeniuszem Bobodo, z Jadwigą Smosarską. Oczywiście też komedie z tymi samymi aktorami, tylko że w rolach komediowych. No i też, moi drodzy, filmy historyczne, filmy, które, no, można powiedzieć, wzmacniały narodowego ducha, no chociażby Cud nad Wisłą 21 roku Ryszarda Bolesławskiego. No mniej było w kina gatunkowego, powiedzmy, nie wiem, fantastyki filmowej, horrorów, no gdzieś tam Mocny Człowiek czy Kochanka Szamoty, to były filmy, które reprezentowały, powiedzmy, kinogrozy, ale generalnie polska publiczność, no też Dybuk oczywiście Waszyńskiego, najwybitniejszy film nurtu jidysz w kinie polskim, no też był filmem grozy w jakimś sensie, prawda, nawiązującym do kina ekspresjonistycznego niemieckiego. Zresztą ten film jest uważany w ogóle za najlepszy film przedwojenny polski, więc to też paradoks, że film gatunkowy reprezentuje właśnie to, co najlepsze w przedwojennym kinie polskim. Oczywiście ten gatunek jakby przekraczając, no bo Dybuk jest filmem w takim wielopłaszczyznowym. Nie jest tylko filmem fantastycznym, filmem grozy, ale też jest wspaniałym melodramatem. Więc moi drodzy, okres przedwojenny był naznaczony kinem gatunkowym. W okresie powojennym można powiedzieć, że to patrzenie na kino polskie było patrzeniem, no właśnie tym francuskim patrzeniem, czyli że to co najciekawsze w kinie polskim, to od razu otrzymywało taki stempel kino artystyczne, prawda? Kino, którego nie można wtłoczyć w takie w gatunkowe schematy, w takie gatunkowe podziały czy klasyfikacje. No cóż, moi drodzy, i to jest błąd. To jest błąd, bo gdybyśmy wzięli na przykład najwybitniejsze filmy Polskiej Szkoły Filmowej, to można, moi drodzy, te filmy rozczytać jako filmy gatunkowe.
Oczywiście, one są, można powiedzieć, sprytnie zakamuflowane. Te schematy gatunkowe są sprytnie zakamuflowane przez wybitnych reżyserów, przez Wajdę, przez Kawalerowicza, przez Kutza, ale one są. Tutaj dam wam przykład. Otóż prowadziłem kiedyś zajęcia w tak zwanej szkole letniej dla amerykańskich studentów. W ogóle to publiczność niesamowita, moi drodzy. Co oni wyciągali z polskich filmów, to rzecz niebywała. Na przykład taki żart wam sprzedam, anegdotę. Otóż oglądaliście Wesele Wajdy i tam jest scena, scena ukazująca konsumowanie pokarmu na weselu. Znaczy bodajże pan młody ma w palcach rąk ułożone tak, że tu ma ogórka, tu ma kiełbasę, a tu ma kieliszek wódki. I zagryza najpierw ogórkiem, później kawałkiem kiełbasy i popija wódką, moi drodzy. I była impreza, która kończyła tą szkołę letnią i wszyscy ci Amerykanie tak konsumowali te produkty żywnościowe, które były na stole. Natomiast ciekawszą rzeczą na pewno w kontekście naszych rozważań gatunkowych jest to, że na przykład jeden z tych Amerykanów, którzy obejrzeli, bo pokazywałem im Popiół i Diament, stwierdził, że to jest Pulp Fiction. Ja mówię, no, Pulp Fiction, no okej, okay, no to jakby pociągnij ten wątek. I on powiedział tak, to jest przecież film o dwóch zawodowych zabójcach, z których jeden chce się wycofać i robi wszystko, żeby rzucić swoją zabójczą branżę, bo no, dotknęła go, powiedzmy, miłość, no, czy jakaś tam wyższa prawda niż to zabijanie. No ja no, nie zdziwiłem się, bo rzeczywiście, moi drodzy, Popiół i Diament jest oczywiście filmem wielkim rozliczeniem czasu wojny domowej w Polsce, prawda? Gdzieś tam ten romantyczny etos jest uwypuklony. Ale tak na płaszczyźnie anegdoty filmowej, to jest, moi drodzy, ten film realizuje schemat, który jest klasycznym schematem westernu albo filmu gangsterskiego. Że dwóch zabójców po prostu, którzy wykonują swój morderczy fach, jeden z nich jest, nie chce już tego robić po prostu, chce się wycofać. Ale jak i dokładnie tak jak w filmie gangsterskim, czy w westernie o jakimś rewolwerowcu, który chce się wycofać, nie może się wycofać, ponieważ jest naznaczony piętem śmierci. I tak jak w klasycznym westernie, czy w filmie gangsterskim, musi pani śmierć, żeby się wyzwolić jakby z tych okowów zadawania śmierci, prawda? Więc moi drodzy, i oczywiście, a już nie mówiąc o tym, gdybyśmy rozczytali w ogóle cały Popiół i Diament, to jest oczywiście film arcypolski, bo mamy tam straty z wesela, i tak dalej. Ale moi drodzy, zobaczcie, tam jest dużo właśnie elementów wziętych z kina amerykańskiego gatunkowego, ba, nawet z kina japońskiego gatunkowego, moi drodzy. Na przykład scena z śmierci Maćka Chełmickiego, kiedy on zostaje ranny i przedziera się przez prześcieradła, prawda? To jest dokładny cytat z filmu gangsterskiego, japońskiego, klasycznego, Akiry Kurosawy, czyli z filmu Pijany Anioł, prawda? Z Toshiro Mifune. I tam w finale tego filmu dwóch gangsterów pojedynkuje się na noże w takim pomieszczeniu remontowanym, prawda? Jeden z nich zostaje cięty nożem i dokładnie tak jak Zbyszek Chełmicki w filmie Wajdy właśnie umiera, okrywając się prześcieradłem, przez który przesiąka krew. Więc moi drodzy, można spojrzeć na film Popiół i Diament jako na film w jakimś sensie gatunkowy, czy jako na film, który wykorzystuje właśnie te schematy gatunkowe. A wielkość Wajdy polegała na tym, że on poprzez te schematy gatunkowe opowiedział arcypolską historię. Ale arcypolską historię, dzięki tym schematom gatunkowym, ta arcypolska historia stała się dla widza atrakcyjna, zwłaszcza dla widza młodego, który dodatkowo mógł się zidentyfikować ze Zbyszkiem Cybulskim, który grał Maćka Chełmickiego Dinem, prawda? Bo jest ta słynna anegdota, jak Wajda przyszedł do Cybulskiego i Cybulski mówi, jak mam to grać? A Wajda mu odpowiedział, a widziałeś Buntownika bez powodu z Jamesem Dinem? Tak. To tak masz grać. No i on tak grał. A że oczywiście wzorował się, ale dodał tam swój ten ouvre, no to powstała właśnie postać, została postać na ekranie niezwykła. Z jednej strony amerykańska, prawda, a z drugiej strony no, bardzo polska.
I to jest jeden z przykładów, moi drodzy, oczywiście, na przykład jakbyśmy wzięli innego reżysera, Andrzeja Munka, prawda, no to przecież Zezowate Szczęście, to jest, to nie jest tylko film, który rozlicza, powiedzmy, historię Polski przedwojenną, wojenną i tak dalej, czy powojenną, ale to jest wspaniała komedia, prawda, sarkastyczna, ale komedia, która nie tylko jakby sprzedaje mądrości egzystencjalne, ale po prostu śmieszy dzięki wspaniałej roli zresztą Bogusława Kobieli, który był no, nie tylko wybitnym, znaczy był wybitnym aktorem także przez to, że był wybitnym komediantem, tak to ujmę, bo był na przykład filarem kabaretu Bim Bom, który założył zresztą Zbyszek Cybulski i tam swoje talenty komediowe właśnie prezentował. Oczywiście tutaj dałem wam takie przykłady, które pozwalają nam wysunąć taką tezę, że gdzieś tam, nawet w tych filmach, które nie były charakteryzowane jako kino gatunkowe, to te schematy gatunkowe gdzieś tam były. Dzięki temu to kino przemawiało do publiczności, która zawsze oczywiście chodzi na polskie filmy, ale kocha kino gatunkowe amerykańskie, nie tylko amerykańskie. I te schematy gatunkowe pozwalają w sposób atrakcyjny przekazać, sprzedać nawet najbardziej najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane problemy. Moi drodzy, ale oczywiście w czasach PRL-owskich były filmy, które były filmy sensu stricte gatunkowe. Można powiedzieć tak, najlepsze filmy gatunkowe, które powstawały w okresie PRL-u, to były filmy, to były remake'i właśnie filmów, które były robione przez branżę przed wojną. Na przykład, jeżeli weźmiemy twórczość wybitnego reżysera polskiego Jerzego Hoffmana, Jerzy Hoffman, który sfilmował całą trylogię Sienkiewicza, to co on robił całe życie? Remake'ował filmy, które powstały przed wojną. Moi drodzy, bo wszystkie filmy, które zrobił, właściwie prawie wszystkie filmy, które zrobił Hoffman, to są remake'i filmów przedwojennych, łącznie z trylogią, prawda? Czy z super, hiper melodramatem Trendowata, czy też z filmem melodramatycznym, takim jak Znachor, prawda? Więc to są, tutaj można powiedzieć, niedaleko pada jabłko od jabłoni, niedaleko, niektórzy uważają, że jakby kino przedwojenne polskie to jest taka Atlantyda, która zaginęła i tylko się tam podróżuje, żeby wydobywać jakieś relikty. Nieprawda, moi drodzy. Kino polskie, także robione w PRL-u i kino współczesne, ono nawet nieświadomie, ale sięga właśnie po te wzorce gatunkowe, które zostały stworzone przez to kino przedwojenne, przez to kino branżowe. I moi drodzy, i Hoffman, filmy Płaszcza i Szpady, filmy melodramatyczne, które były właśnie remake'ami, oczywiście zrobionymi już w zupełnie innym stylu, zupełnie za o wiele większe pieniądze, przykrojone były do wrażliwości widza lat 60., 70., widza współczesnego, ale to było kino jak najbardziej właśnie gatunkowe. Moi drodzy, natomiast tutaj zarysowując tło tych dwóch filmów, które zobaczymy dzisiaj, dochodzimy do lat 80. I to jest bardzo ważny, to jest bardzo ciekawy okres w kinematografii polskiej, ponieważ w latach 80. nastąpiło pewne tąpnięcie, jeśli chodzi o kontakt widza masowego polskiego z kinem. To znaczy w kinach zaczęła królować, w kinach polskich zaczęła królować produkcja amerykańska, tak zwane kino nowej przygody. Czyli takie kino robione przez Spielberga, przez Lucasa, wysokobudżetowe filmy science fiction, właściwie takie filmy, które ci reżyserzy robili, wlali nowe wino do starych bukłaków. To znaczy wychowywali się na takim filmie, właśnie niskobudżetowych filmach fantastycznych, Flash Gordon i tak dalej.
i zaczęli robić te same filmy, tylko że za duże pieniądze, oczywiście dodając swoje, prawda? Moi drodzy, to kino zawładnęło światem kinematografii, no nie tylko w Polsce, ale w Polsce przede wszystkim, chociaż profesor Tadeusz Lubelski uważa, że inny film jakby jest takim filmem granicznym, który pokazał, że mądrzy ludzie przestali chodzić do kina w Polsce w latach 80. Wejście Smoka, prawda? Z Bruce'em Lee. No, można się spierać. Natomiast jednak coś się stało jakby z polskim kinem. To wiązało się też z sytuacją polityczną, bo w latach 80. po stanie wojennym też wyemigrowało wielu filmowców, czy wielu filmowców nie mogło robić swoich filmów. Nawet Andrzej Wajda musiał we Francji zrobić Dantona. Więc, moi drodzy, nastąpiło pewne tąpnięcie, to znaczy kino moralnego niepokoju się skończyło też, a ponieważ kinematografia była dotowana przez państwo, to trzeba było coś wymyślić, żeby tych ludzi przyciągnąć do sal kinowych. I też, moi drodzy, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że kino polskie w PRL-u to było kino zdalnie sterowane. To było kino, które było kształtowane, formowane zgodnie z wytycznymi PZPR po prostu, partii. I jeżeli na przykład, i paradoksem jest to, moi drodzy, tutaj moglibyśmy o tym długo mówić, ale paradoksem jest nawet to, że filmy, które uchodziły za antyreżimowe, one nigdy by nie powstały, gdyby reżim na to nie zezwolił. Moi drodzy, twórcy, którzy naprawdę byli bezkompromisowi, a chcieli robić filmy, to zostawali wyrzucani z Polski. Tak jak Żuławski, tak jak Skolimowski, tak jak Has, który chciał robić filmy, ale mu nie dano i dano mu awans na Poloński, bo przez długie lata był rektorem PWST w Łodzi. Natomiast, moi drodzy, kino w Polsce to było narzędzie, można powiedzieć, było zdalnie sterowane, ale było też narzędziem, poprzez które władze komunistyczne chciały wpływać na masową publiczność, na masową widownię, na społeczeństwo po prostu. I to się udawało oczywiście, moi drodzy, bo kino było na przykład wentylem bezpieczeństwa. Było napięcie w kraju, to można było pozwolić Andrzejowi Wajdzie, żeby zrobił człowieka z marmuru i ludzie walili drzwiami i oknami na człowieka z marmuru, który rozliczał okres stalinowski, więc władza mogła powiedzieć, dopuszczamy do realizacji filmów, które gdzieś tam krytykują władzę, ale jak powiedziałem, to był wentyl bezpieczeństwa, który odkręcała sama władza. Także o tym nie zapomnijmy, moi drodzy, w tej refleksji nad polskim kinem. Oczywiście byli tacy reżyserzy, którzy potrafili oszukiwać tą władzę, pozwalano im robić filmy i oni gdzieś tam robili to kino po swojemu, ale, moi drodzy, nie było bardziej kontrolowanej przez władze komunistyczne aktywności artystycznej w Polsce niż kinematografia. Pamiętajmy o tym. Urząd Kinematografii był, moi drodzy. A to się wzięło w ogóle z historii demoludów, bo być może wiecie, że jak wybuchła rewolucja październikowa w 1917 roku, to jaki był pierwszy akt, który ustanowili bolszewicy? To nie był akt gdzieś tam o powszechnym poborze, o zapewnieniu jakby kontroli nad gospodarką, tylko to był akt uprzemysłowienia sektoru filmowego w Rosji. Po to, żeby robić kino propagandowe, filmy propagandowe, które poprzez obrazy wpływałoby na społeczeństwo, bo społeczeństwo w Rosji Sowieckiej w 17 roku, 2/3 tego społeczeństwa to byli analfabeci, ale chodzili do cerkwi i rozczytywali obrazy. I można było zrobić film, który bardziej by przekonał ich do ideologii komunistycznej niż tysiące ulotek, które były rozrzucane w miastach i wsiach. Moi drodzy, i to traktowanie kina jako pewnego rodzaju medium kontroli społecznej przeniknęło oczywiście do demoludów i także do Polski.
pod rządami sowieckimi w czasach PRL-ów. I teraz, moi drodzy, to jest najciekawsze, kinematografia polska lat 80. Włodarze tej kinematografii stwierdzili, że trzeba właśnie robić takie filmy, które przyciągną do kin masową publiczność. Więc trzeba wprost robić kino gatunkowe. I w latach 80. w Polsce namnożyło się bardzo dużo filmów właśnie gatunkowych, wzorowanych na kinie amerykańskim, na kinie nowej przygody, na filmach Spielberga, Lucasa. Tutaj oczywiście było bardzo dużo filmów na przykład historycznych i bardzo dużo na przykład, co mnie zawsze dziwi, w polskim kinie, w którym erotyka jest zawsze, że się tak wyrażę, przykryta kołdrą, to w latach 70. namnożyło się filmów sensu stricte erotycznych, moi drodzy, Widziadło na przykład, albo Dice, gdzie tam te aktorki biegały i odsłaniały swoje wdzięki. To naiwnie władza myślała, że jak się puści film społeczeństwu, gdzie będą, że się tak wyrażę, brzydko gołe baby latały, to społeczeństwo zapomni tam o solidarności, o kryzysie, o kolejkach i że będzie można jakby to opium erotyczne, kinematograficzne rzucać w kinach i to swój cel osiągnie. Ale moi drodzy, głównym nurtem jakby tego kina popularnego, kina gatunkowego w PRL-u w latach 80. stała się przede wszystkim fantastyka filmowa, która miała zdyskontować popularność filmów amerykańskich, kina nowej przygody. Tutaj nazwisko Marka Piestraka, być może wam znanego, zrobił wspaniały film Tekst pilota Pirksa, w ogóle niedoceniony polski klasyk kina fantastycznego, z pewnością znany wam film Klątwa Doliny Węży, jedna z takich bezpośrednich prób zdyskontowania popularności filmów o Indianie Jonesie, z tego filmu. No, dzisiaj jak się ogląda, to jest całkiem przyzwoity kawałek kina, no ale przez wiele lat uchodził za najgorszy film w ogóle w historii kina polskiego. Osobiście znam wiele gorszych. W każdym razie ten film przyczynił się do tego, że dzisiaj się daje tak zwane złote węże, prawda, najgorszym filmom w polskiej kinematografii. Ale ten film jest takim symbolem właśnie tego kina gatunkowego, kina fantastycznego, które było robione w latach 80. w PRL-u. Oczywiście też inne filmy gatunkowe w tym czasie sam Piestrak zrobił na przykład chyba najwybitniejszy horror w historii polskiego kina, Wilczyca. Też fantastyczne filmy dla dzieci, tutaj Akademia Pana Kleksa, na przykład Krzysztofa Gradowskiego. Bardzo ciekawe kryminały, thrillery, tutaj najwybitniejszym przedstawicielem tego nurtu w polskim kinie był Wojciech Wójcik. To zresztą bardzo solidne kino, które no, z powodzeniem konkurowało z produkcjami amerykańskimi. Też pamiętajmy, że w latach 80. to już tego kina nie było dużo, chociaż zrobił taki zapomniany dzisiaj reżyser Rebzda Powrót Wabi Szczura. Bardzo ciekawy film, bardzo rzadki, właśnie taki współczesny western, gdzieś tam inspirowany też filmami o Mad Maxie. Jak gdzieś go złowicie, czy na YouTube, czy gdzieś na Off-Record Torrentach, to sobie zobaczcie, bo to jest niesamowity film. Taki film właśnie inspirowany amerykańskimi filmami, nie tylko amerykańskimi, włoskimi filmami post-apo, który może uchodzić właśnie za rodzaj takiego futurystycznego westernu. Ale te westerny w Polsce były robione, czy filmy, które były oparte na schemacie westernowym, też były robione. Też w latach 60. to tak zwane Sterny, Prawo i Pięść, Wilcze Echa. Gdzieś to kino przygodowe, sensacyjne, westernowe też było robione właśnie w latach 80. Tu właśnie ten Powrót Wabi Szczura, niezwykły film. No i te filmy erotyczne, moi drodzy, które były robione też w latach 80. Oczywiście Dzieje Grzechu Borowczyka to jest arcydzieło jeszcze z lat 70. Natomiast filmy Nowickiego czy Bera, no to były takie filmy właśnie, które miały
obrazami roznegliżowanych, swoją drogą bardzo ładnych aktorek, zwabić masową publiczność do kin. No i moi drodzy, na tą nagość ludzie chodzili. No. Ja pamiętam, jak byłem małym chłopcem, to drzwiami i oknami ludzie na przykład walili na pociąg do Hollywood Piwowskiego, gdzie w finale objawiała się no, młoda i piękna Kasia Figura, prawda? W każdym razie, ale to jest też istotne, ponieważ film, jaki zobaczymy za chwilę, czyli Seks Misja, jest takim filmem, który te wątki jakby zbiera, bo to jest oczywiście film fantastyczno-naukowy, ale też ma elementy komedii, też ma elementy filmu erotycznego. Ale przede wszystkim, moi drodzy, film Seks Misja jest o tyle ważny, że to jest film, który wyrasta jakby poza schematy kina gatunkowego, czy raczej posługuje się schematami kina gatunkowego, żeby powiedzieć coś istotnego o rzeczywistości, w której powstał, czyli o rzeczywistości Polski lat 80., prawda? W momencie, kiedy jeszcze była komuna, jeszcze oczywiście wolności nie było, jeszcze ludzie pamiętali o stanie wojennym, o wojnie jaruzelsko-polskiej, ale gdzieś podskórnie właśnie tętniła ta, można powiedzieć, system został naruszony, gdzieś podskórnie tętniło to pragnienie wolności osobistej, prawda? Bo Seks Misja Machulskiego, film, który jest no właśnie taką fantastyczną naukową komedią erotyczną, jest tak naprawdę filmem, który mówi o prawdziwej wolności, czyli o wolności po prostu emocjonalnej, o wolności osobistej, o wolności erotycznej, tak, którą blokował, którą reglamentował porządek komunistyczny. Zresztą tutaj w Seks Misji gdzieś Machulski wychodzi naprzeciw też przesłaniu no, najsłynniejszej antyutopii, też i sfilmowanej parokrotnie, czyli w książki Orwella 1984 z tym przesłaniem, że totalitaryzm zaczyna się nie w momencie, kiedy powiedzmy rząd odbiera człowiekowi jedzenie, tylko w momencie, kiedy odbiera mu możliwość marzenia, prawda? Możliwość swobodnego myślenia i swobodnego fantazjowania i swobodnego marzenia, prawda? I to jest, to też wsadzone jest gdzieś właśnie w filmie Seks Misja. Ta wolność osobista, ta wolność emocjonalna, erotyczna jest właśnie taką wolnością, do której przebijają się bohaterowie filmu Machulskiego. Moi drodzy, oczywiście tutaj kontynuując, bo myślę, że to jest najistotniejsze, jakby tą refleksję nad polskim kinem gatunkowym. Oczywiście w obrębie polskiego kina gatunkowego też powstawały zupełne arcydzieła, czyli takie filmy, które nie tylko były robione dla zabawy, ale też tak jak w najlepszych kinach, najlepszych filmach gatunkowych, gdzieś tam przez tą formułę gatunkową wybitni reżyserzy wypowiadali się na podstawowe dla ludzkiej egzystencji sprawy. Faraon Kawalerowicza, film, który miał zdyskontować i zdyskontował zresztą superprodukcje hollywoodzkie, bo był mądrzejszy od nich. Film można powiedzieć, bezradności jednostki wobec władzy totalitarnej, ale też film Żuławskiego Na Srebrnym Globie, który jest filmem też antytotalitarnym, to znaczy Żuławskiego poproszono, żeby zrobił film przeciwko religii, prawda, w latach 70., a Żuławski zrobił film przeciwko fałszywej religii, czyli przeciwko ideologii, zwłaszcza ideologii komunistycznej. Jak się władze o tym dowiedziały, to przerwały realizację filmu i film został skazany na śmierć, prawda? Chciałem go fizycznie unicestwić. Wydano dyrektywę, żeby szpulę z filmem, z naświetlonym filmem, żeby wrzucić do dołu i spalić. Co się oczywiście nie stało, dzięki Bogu. I w zeszłym roku, kiedy był pokaz w Nowym Jorku filmu Na Srebrnym Globie w związku ze śmiercią Andrzeja Żuławskiego, to ogłoszono ten film najwybitniejszym filmem fantastyczno-naukowym z Europy Środkowej, w całej historii kina. No i tym tropem tego kina
gatunkowego, ale ambitnego idą właśnie filmy, które zobaczymy dzisiaj. Ale zanim jeszcze o tych filmach, to pamiętajmy, że kino gatunkowe też po 1989 roku rozkwitło, prawda? Filmy gangsterskie, które były tam odpowiedzią na kino akcji amerykańskie. Najwybitniejszy film lat 90. Psy Pasikowskiego jest filmem, który odwołuje się do schematów kina gatunkowego. No przede wszystkim Pasikowski tutaj składa w swoim filmie hołd wybitnemu reżyserowi amerykańskiemu, jego filmom, Samowi Peckinpachowi, prawda? W ogóle cały początek i westernom Peckinpacha, i filmom sensacyjnym gangsterskim. Cały początek Psów to jest przecież ściągnięty z otwarcia filmu Pat Garrett i Billy Kidd, sama Peckinpacha. Zobaczcie sobie, to są dokładne przełożenia. Ale Pasikowski zrobił to samo, co Wajda z Popiołem i Diamentem. Językiem kina amerykańskiego zrobił film, który w sposób zupełny opisuje okres transformacji w Polsce ze wszystkimi jej patologiami. A przy tym to też jest moralitet, prawda? O tym, jak człowiek, jak główny bohater z cynicznego bandyty staje się po prostu człowiekiem. Ale nie byłoby wielkości tego filmu, gdyby nie to, że on był osadzony w kinie gatunkowym. No też dzisiaj, moi drodzy, robi się filmy oparte na schematach gatunkowych. Wojtek Smarzowski, który odżegnuje się od kina gatunkowego, tak naprawdę robi filmy oparte na schematach gatunkowych. No moi drodzy, Róża to przecież jest film oparty na westernie, a Wołyń jest filmem opartym na czym opartym? Na horrorze. Na gatunku horroru surviving horror, czyli na takim filmie, gdzie na przykład hordy zombie polują na bohatera i bohater ucieka. Aczkolwiek powiem wam, że druga połowa filmu Smarzowskiego jest oparta nawet na jednym filmie i to w sposób bardzo, bardzo widoczny. Na filmie Obcy decydujące starcie Jamesa Camerona. Zamieńcie tych Ukraińców, moi drodzy, na ksenomorfy i dostaniecie dokładnie Wołyń. Z główną bohaterką, która ratuje dziecko właśnie przed śmiercią. Nawet tam jest taka scena, jak główna bohaterka, tu ci Ukraińcy z tymi siekierami, prawda, idzie szpaler żołnierzy, spadochroniarzy niemieckich. I ona wchodzi między nich i oni tak idą i ją osłaniają. No, a z kim, moi drodzy, Ellen Ripley przyleciała na planetę w filmie Obcyzujące starcie. Także tutaj, oczywiście to nie jest taka przebitka, ale Wojtek Smarzowski, który jest zresztą też i po krakowskim filmoznawstwie, który uwielbia kino gatunkowe, bo on wie dobrze, że kino gatunkowe, jeżeli wykorzysta się dobrze schematy tego kina, to kino rozbłyśnie właśnie i kinem, które będzie atrakcyjne dla widza, ale też kinem, które będzie przenosiło jakąś mądrość w sobie. Moi drodzy, no tutaj dzisiaj w ogóle się mówi o przełomie gatunkowym w polskim kinie, prawda? W Córy Dancingu na przykład, że to jest musical, chociaż tych musicali, mam nadzieję, że polskie kino nie utonie w musicalach. Już teatr utonął, bo jak się pójdzie na spektakl, to w każdym spektaklu tańczą albo śpiewają i tańczą. Nawet gdzieś jak Szekspira wystawiają. No mam nadzieję, że to kino polskie gdzieś tam się nie rozpuści w tańcach i w śpiewie, ale fakt, że filmy takie jak Córy Dancingu powstają, to jakby jest dowodem na to, że mamy dzisiaj do czynienia właśnie z tym przełomem gatunkowym, że młodzi reżyserzy zrozumieli wreszcie, że można, że to jest... Też trzeba umieć oczywiście, ale że jeżeli się weźmie kino gatunkowe i jeżeli w tą formę kina gatunkowego wpuści się sprawy polskie, że się tak wyrażę, nasze, to wtedy będzie film, który i Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, czyli że będzie atrakcyjny dla widza, a przy okazji będzie też mówił coś mądrego między wierszami. Moi drodzy, Seksmisja, dobrze. Seksmisja jest właśnie takim filmem. Filmem, który łączy jakby te z pozoru dwie przeciwstawne podejścia do kina. Bo jest wspaniałym filmem fantastyczno-naukowym. No też to jest ciekawa sprawa. On był dość drogi, ale mimo wszystko... Tu Machulski podszedł do całej sprawy racjonalnie i
po prostu posłużył się taką formułą, piękno jest wokół patrzącego. Trochę ściągając chociażby od Piestraka, który nie miał pieniędzy, żeby zrobić jakieś tam wystawne, kosmiczne dekoracje do swojego filmu Test pilota Pirksa, to pojechał gdzieś tam do jakiegoś kompleksu w Leningradzie biurowców, sfilmował to, no i to jest miasto przyszłości po prostu. I Machulski też tak naprawdę te wszystkie efektowne dekoracje, które widzimy, to miasto przyszłości, to miasto kobiet, to są obiekty, które sfilmował gdzieś na Bemowie, tylko odpowiednio, prawda, ustawił światło i kamery. No trochę się tak, trochę się podśmiewam z kulis realizacji filmu Seksmisja, ale Machulski zrozumiał coś, co jest takim najważniejszym elementem w realizacji filmu fantastycznego, że dobre kino fantastyczne udaje się albo za bardzo duże pieniądze, albo za żadne pieniądze, prawda? Gdzieś ta droga środkowa, no to jest to jest Marek Piestrak i Klątwa Doliny Węży. Natomiast tu Machulski właśnie nie miał pieniędzy, nie miał dużego budżetu, ale potrafił wykreować za pomocą środków filmowego wyrazu właśnie ten świat przyszłości. To świat przyszłości, który dzięki oczywiście też wspaniałym kreacjom aktorskim Jerzy Stur, Olgi Lukaszewicz i cała plejada wspaniałych kobiet, które grają właśnie te obywatelki świata przyszłości, no, świata totalitarnego, dużo mówić, też jakby wzmacniają tą wartość, ten walor filmu, który, jak powiedziałem, z jednej strony jest filmem fantastycznym, fantastyczno-naukowym, jest komedią erotyczną też, natomiast tak naprawdę jest filmem, który wpisuje się w coś, co było cechą charakterystyczną całego kina polskiego, tego najmądrzejszego, czyli wpisuje się właśnie w mówienie językiem ezopowym o rzeczywistości ówczesnej, prawda, społeczeństwa polskiego. No te obrazy, które widzimy, oczywiście one śmieszą, one jakby tu cenzura nie mogła się do niczego przyczepić, chociaż i tak wycięła Machulskiemu 20 minut filmu, znaczy 20, nie, 15 minut filmu. W każdym razie dzisiaj niestety to jest ból, taka dygresja. Gdyby chciano odtworzyć te 15 minut, to nie da rady. To w Hollywood się magazynuje te rzeczy, które się odcina. W Polsce taśma filmowa, którą pozyskiwano z wyciętych przez cenzurę fragmentów filmów, była kierowana do przerobu. Wiecie, co się robiło z tym celuloidem? Grzebienie. I to jest niesamowita sprawa, bo na przykład film Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa pierwotnie miał 3 godziny. Ścięto pół godziny tego filmu. Nie z przyczyn politycznych wcale, chociaż właśnie te pół godziny to była taka poetycka wizja Holokaustu po prostu. Tylko centrala dystrybucji filmów stwierdziła, że trzeba 4 seanse, a nie 3, bo jakby miał 3 godziny, to by było 3 i by się na tym nie zarobiło. I kazano ściąć Hasowi pół godziny filmu i to paradoks, moi drodzy, że te pół godziny filmu, które pokazywały w sposób poetycki Holokaust, poszło na grzebienie. I tak samo niestety te 15 minut z filmu Seksmisja też poszło na grzebienie. Ale zostało to, co najważniejsze, czyli film gatunkowy, film science fiction, komedia erotyczna, w którym ma przekaz antytotalitarny, prawda, antysystemowy. Dzisiaj, jak z każdym bardzo dobrym filmem, ten przekaz jak najbardziej wciąż jest aktualny, prawda? W jakimś sensie. W każdym razie, moi drodzy, a sam Machulski, bo już nie mamy tak za bardzo czasu, Juliusz Machulski na pewno jest wam znany, bo to jest najwybitniejszy w Polsce właśnie przedstawiciel kina gatunkowego. To jest człowiek, który od początku, od swojego pierwszego filmu, od Wabanku, realizuje właśnie formułę kina gatunkowego. Ma ambicje zrobić film w każdym gatunku, tak jak Stanley Kubrick. A mało kto wie, że
pracą, że pracą dyplomową, bo w łódzkiej filmówce robi się film, prawda, dyplomowy i pracę się pisze. Machulskiego to była rozprawa na temat Kubricka. A oczywiście, moi drodzy, no, proporcja proporcją. Powiedzmy, Machulski nie ma takich ambicji jak Kubrick, żeby zawrzeć wszystkie problemy tego świata w swoich filmach, gatunkowych zresztą, ale ta ambicja, żeby zrobić film z każdego gatunku, Machulski to realizuje w sposób dość konsekwentny. No jeszcze westernu nie zrobił, ale kto wie. Też, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że Machulski jako szef studia produkcyjnego Zebra też promuje kino tego typu. No, on był na przykład producentem filmów Pasikowskiego na czele z psami. Juliusz Machulski w pełnej krasie. Moi drodzy, natomiast drugi film, który zobaczymy dzisiaj, Wojna Światów, Piotra Szulkina, też wpisuje się właśnie w ten paradygmat kina gatunkowego. Kochani, no troszkę, powiedzmy, pochwalę się, to znaczy swego czasu wraz z moim kolegą Piotrem Mareckim zrobiliśmy wywiad rzekę z Szulkinem. Jeżeli kogoś interesuje w kino Szulkina, ale też jakby patrzenie na rzeczywistość, na człowieka przez pryzmat kina, prawda, sztuki ruchomego obrazu, to ta książka jest, no, godna polecenia, prawda. Zresztą tutaj zrobiliśmy taką trylogię, wywiad rzekę z Żuławskim, wywiad rzekę z Szulkinem i wywiad rzekę z Królikiewiczem, prawda, z trzema takimi reżyserami osobnymi polskiego kina, bo Piotr Szulkin jest właśnie takim reżyserem osobnym, to znaczy niektórzy uważają, że Szulkin należy do takiej formacji polskiego kina, polskich reżyserów zwanych kaligrafami. To znaczy takich reżyserów, którzy w przeciwieństwie, chociaż zadebiutowali w czasie, kiedy kino moralnego niepokoju, no, można powiedzieć, że przodowało, to oni poszli swoją drogą. To znaczy nie chcieli robić takich filmów fikcji, które by przypominały film faktów, czyli nie chcieli robić takich filmów, tak jak się mówi, fabularnych, to jest zła nazwa oczywiście, bo co, dokument nie ma fabuły, no ale powiedzmy tych filmów, nie chcieli robić filmów fabularnych na modłę filmów dokumentalnych i chcieli robić filmy właśnie, które były, można powiedzieć, wykwitem ich wyobraźni, posługujące się bardzo często konwencjami gatunkowymi. Co nie znaczy oczywiście, moi drodzy, że filmami, które nie poruszały tych samych problemów, co kino moralnego niepokoju. Wprost przeciwnie. Tylko że, jak to Szulkin powiedział, że w krzywym zwierciadle widać wyraźniej niż w normalnym lustrze, prawda? To krzywe zwierciadło to właśnie ta formuła gatunkowa. I tej formule gatunkowej był wierny Szulkin właściwie od samego początku swojej twórczości. Pierwszy film, który zrobił, wcześniej oczywiście bardzo ciekawe dokumenty, bardzo ciekawe filmy animowane, filmy kreacyjne, baśniowe takie, prawda? Ale taką, to jest taka, on bardziej robił takie groteski filmowe, prawda? Oczy uroczne na przykład, taka Kwawa baśń o morzu władcy, który kaleczy ludzi w celu, no, posiadania władzy. Natomiast od pierwszego filmu pełnometrażowego Szulkin był wierny właśnie konwencji gatunkowej, jaką jest fantastyka naukowa po prostu. Golem, moi drodzy, z 1979 roku, taka adaptacja luźna legendy o sztucznym tworze, o golemie, o żydowskiej legendy o golemie i też książki Merlinka, przeniesionej do właściwie takiej przyszłości, ale teraźniejszości. Marek Walczewski jako właśnie ten golem współczesny, czyli cyborg, robot, który szuka swojej tożsamości. No, moi drodzy, powiem szczerze, że dzisiaj się zachwycamy Blade Runnerem, prawda, w Ridleya Scotta, ale film Szulkina, który był zrobiony 3 lata wcześniej i był pokazywany na różnych festiwalach, zresztą to jest nasz Blade Runner po prostu. To jest, i to bym powiedział, oczywiście nie jest tak wspaniały, efektowny jak film Scotta, który jest hołdem złożonym Metropolis Langa, ale w uchwyceniu problemu tożsamości ludzkiej, co jest wyznacznikiem ludzkiego ja. To, moi drodzy, właśnie tutaj film Szulkina jest filmem takim, bym powiedział, pierwszym. No i jest to jedno z wielkich arcydzieł polskiej kinematografii. Nie wiem, czy jest w programie Akademii?
Tu powinien być. W każdym razie to moja glossa co do programu. I ten golem wyznaczył, moi drodzy, tuż Sam Szulkin zresztą tak jak Machulski, wszedł do biznesu filmowego jako aktor. Machulski też grał na przykład w Personelu Kieślowskiego, a Szulkin grał taką postać psychicznie chorego człowieka, który jest taką figurą Chrystusa, Chrystusową. W filmie Szpital Przemienienia Żebrowskiego według debiutanckiej książki Stanisława Lema. Wybitny zresztą film. W każdym razie, moi drodzy, tu golem, Szulkin jakby poszedł właśnie tym torem kina fantastycznego i zrealizował, moi drodzy, taką trylogię fantastyczną. Wojna światów, Obi-Oba, koniec cywilizacji, Gaga, chwała bohaterom. I pierwszy film z tego cyklu, Wojna światów, film inspirowany oczywiście prozą klasyczną, klasyką science fiction, czyli powieścią Herberta George'a Wellsa, Wojna światów. Pierwotnie, to jest ciekawe, Szulkin chciał zrobić swoją wersję Wyspy doktora Moreau i pokazać tą wyspę doktora Moreau, na której tytułowy doktor przemienia zwierzęta w ludzi. Szulkin chciał jakby przeczytać tą powieść przez pryzmat właśnie historii Polski pod rządami komunistów, tylko tutaj proporcja byłaby odwrócona, to znaczy z ludzi, główny bohater ludzi przemieniał w zwierzęta, co nie było znowu rzeczą taką trudną. Ale, moi drodzy, cenzura się postawiła, no i Szulkin, a rzecz paradoksalna, Szulkin mógł zrobić film Wojna światów, który jest filmem jeszcze bardziej atakującym reżim komunistyczny, natomiast pamiętajmy o tym, co powiedziałem, że to też była rozmowa kontrolowana, prawda? To też był rodzaj takiego wentylu. Ale swoją drogą oczywiście film Szulkina był filmem, który po pierwsze wspaniale jakby eksponował te wszystkie patologie systemu, a druga sprawa, został zrobiony w 1981 roku, zdjęcia skończono na parę miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego. Moi drodzy, te obrazy tych Marsjan, którzy atakują, którzy są dość pocieszni w sumie, aczkolwiek co nie znaczy, że nie są groźni. Chociaż to jest ciekawe, że ci Marsjanie są pocieszni, ale gorsi są ludzie, którymi się ci Marsjanie wysługują. Prawda? To tak jak odnośnie do polskich realiów, że Sowieci Sowietami, ale najgorsi w czasach komunizmu byli Polacy, którzy w imię sowieckich interesów gnębili Polaków, prawda? Moi drodzy, ale sama sytuacja, zobaczycie te kadry tutaj w filmie Wojna światów, jako żywo przypominały to, co się działo na ulicach, w domach, w momencie, kiedy właśnie Jaruzelski wprowadzał stan wojenny i łamał kręgosłup Solidarności. Natomiast sam Szulkin oczywiście się od tego odżegnuje, on wskazuje na inny trop tutaj wpisany w tą historię inwazji Marsjan na Ziemię, gdzie głównym bohaterem opowieści jest dziennikarz, który najpierw jest takim medium, poprzez który ta obca cywilizacja umacnia swoją władzę w społeczeństwie ludzkim, ale w pewnym momencie następuje przebudzenie bohatera. Nie będę wam tu oczywiście spoilerował, co jest taką iskrą, która przebudza właśnie Idema w tej roli wspaniałej zresztą Romany Wilhelmi. W każdym razie Szulkin wskazuje w tym filmie na pewną myśl, która czyni z tego filmu nie tylko film, który mówi o stanie wojennym, o totalitaryzmie i tak dalej, ale wskazuje, moi drodzy, na to, że ten film jest tak naprawdę właśnie atakiem na totalitaryzm, ale mediów. Na totalitaryzm środków masowego przekazu, poprzez które nie tylko władza steruje jakby umysłami odbiorców, ale można powiedzieć wszystkie ośrodki, interesowne ośrodki, które poprzez media chcą narzucić właśnie swoją wolę
swoją wolę odbiorców. W czasach PRL-owskich to była wola ideologiczna. Dzisiaj to jest wola po prostu konsumpcji. Tu też gdzieś tam znowu, jeżeli oglądaliście słynny film Johna Carpentera Day Life, prawda, oni żyją. Taki ulubiony film Žižka, na którym on wyjaśnia istotę, czym jest ideologia, prawda. Też taki film, opowieść o inwazji z kolei z Kasiopei, obcych, i ci obcy nadają taki sygnał, który maskuje ich tożsamość, taką bardzo obrzydliwą. No nie wiem, czy Carpenter, może Carpenter gdzieś tam oglądał tą Wojnę Światów. Zresztą jeszcze w latach 80. był taki festiwal filmu fantastycznego w Styrze, gdzie też Shulkin pokazywał swoje filmy. No i tam swobodna wymiana myśli była, więc może gdzieś Carpenter obejrzał Wojnę Światów, to zapłodniło go do zrobienia swojego filmu Day Life. W każdym razie, moi drodzy, Wojna Światów jest filmem też gatunkowym z kolei. To jest już taki hard science fiction, ale to jest film, który jest wspaniałą krytyką środków masowego przekazu, poprzez które tresuje się człowieka, tresuje się społeczeństwo. Oczywiście to zamyka Shulkin w niezwykłych takich, bardzo sugestywnych, też robionych sposobem zdjęciach, które powodują, że ten film, nawet jak się dzisiaj ogląda, mimo tej bidy, że się tak wyrażę, inscenizacyjnej, to robi duże, duże wrażenie. Moi drodzy, a co jest najważniejsze, tutaj Wojna Światów doczekała się kontynuacji, Obi-Oba, Koniec Cywilizacji, wspaniały taki apokaliptyczny film, biblijny niemalże, czy Gaga Chwała Bohaterom, film inspirowany zresztą nowelą Pasoliniego, Twaróg. Już taka bardziej, można powiedzieć, komedia science fiction. Filmy, które pozostają przykładem wykorzystania kina gatunkowego, w tym przypadku kina science fiction, by mówić więcej, prawda? I to jest, moi drodzy, i to jest jakby rzecz chyba najistotniejsza w tym wszystkim, że tacy reżyserzy jak Shulkin, tacy reżyserzy jak Machulski, mimo tego, że działali w obrębie kinematografii zdalnie sterowanej i robili te filmy dzięki temu, że im pozwolono robić te filmy, ale ja to zawsze mówię, że sztuka, film jest mądrzejsza od swoich plenipotentów, wymyka im się z rąk. I rzeczywiście, moi drodzy, i Wojna Światów, i Seks Misja, ale przede wszystkim Wojna Światów i w ogóle wszystkie filmy, które wykorzystywały formułę gatunkową, żeby przekazywać jakieś głębsze treści, wymykały się jakby z tej doraźności, którą im narzucono. No i dzisiaj są filmami, które mówią o sprawach uniwersalnych. Dobrze, moi drodzy, zachęcam was do oglądania, do obejrzenia dzisiejszych filmów, które są filmami, fajnie się je ogląda, prawda, a przy okazji dają do myślenia. I też chciałbym, żebyście właśnie spojrzeli na polskie kino przez pryzmat trochę inaczej, prawda, przez pryzmat kina gatunkowego, które było taką realizacja tego kina była taką strategią subwersywną w czasie PRL-u. Dzisiaj to kino, można powiedzieć, szturmem zdobywa polskie kino. No i myślę, że oby tak dalej. Także, moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze raz przypominam o książce Halthoffa i miłego seansu. Dziękuję bardzo.